Siemanko, jest dzisiaj dzień drugi naszych zmagań ze Władysławowem i wybieramy się z samego rana do portu, żeby, prawda, apetyt przyszedł. Się w ogóle okazało, że nie wziąłem żadnego statywu. Jestem trochę tak jakby zły. Słońce wali w oczy, wcale właśnie nie padało. Piękna pogoda, idealna na długi weekend. Uwaga, uwaga, widzimy tutaj pamiątki z Władka, a nie, pamiątki, cytuję ją. Jedyne co mnie niepokoi w dniu dzisiejszym, to kurczę, nie widać tego, ale są tak oburzająco ciemne chmury tam i w ogóle i nadciągają tutaj nad Władysławowo, to nie jest dobry znak i mi się to w ogóle nie podoba. Wracamy teraz na śniadanie. Patrzcie, widzimy tutaj sprzężenie. Udało nam się wyjść. Głupawka nas opuściła. Więcej o tej głupawce to widać było na Facebooku moim, na którego serdecznie was zapraszam. A teraz lecimy trochę pozwiedzać. I pierwszy punkt docelowy, na jaki lecimy, to jest Pawła ulubione buty. No w końcu coś ciekawego się tu znalazło, takie literki, słuchajcie, na ściany można sobie kupić, przepić, albo takie mniejsze są też. Co powie ci na słoneczne lato? Patrzcie, mamy tutaj telefon, atrapę, a tak naprawdę to masażer do ciała, ale nas zrobili w ciula. Lubię takie budy, ponieważ tam zawsze są ciekawe rzeczy, nawet nie chodzi o to, że trzeba coś kupić. Ale zawsze można sobie popatrzeć, co to tam takiego produkują, a zawsze coś tam wpadnie i na przykład to, tak jak potrzebowałem czegoś takiego, to jest taka oprawka na żarówki, trzebowałem, znalazłem, kupiłem i to kupiłem taniej niż normalnie bym kupił w sklepie elektrycznym. Nowe Kinder niespodzianki, takie trochę nie Kinder. Czasem tak po prostu jest. Wróciliśmy na chwilę do pokoju i tak wpadliśmy sobie na pomysł, że nagramy unboxing nerki. Nerki, one naprawdę są pojemne. Mamy tutaj nereczkę i uwaga, otwieramy, mam nawet tą przednią kieszonkę. O, proszę bardzo, telefon, zapalniczka, nie to, żebyśmy używali. Tu scyzoryk, proszę bardzo, nie wiem jak się tym obsłużyć. Leki na astmę. I uwaga, teraz ta duża kieszeń, której mamy. O, tutaj. Okulary przeciw słoneczne, tutaj głośniki przenośne, tak, dwa klucze, tutaj mamy, proszę bardzo, maciato, jabłuszko, bananka, chusteczki, no i kij do selfie, proszę państwa, polecam. To jest prawdziwa radość. Polskie jedzenie. Znowu jesteśmy na plaży. Nie opalamy się, bo nie ma jak. Zimno. Słońce też trochę u boku grzeje. Ale plaża to plaża. Kupiłem sobie kawkę, taką na wynos,
niestety trochę za bardzo się zmroziła. Na za długo zostawiłem i w sumie zrobiłem sobie lody kawowe. Dzisiejszy dzień uznaję za dobry, aczkolwiek nieco mniej intensywny niż ten dzień wczorajszy. Trochę popadało, czyli trochę posiedziałem w pokoju, trochę połasiłem. Do zobaczenia jutro. Jutro ostatni dzień.